Rafał Lisiński, chciałem powiedzieć swoje świadectwo. 15 miesięcy temu mniej więcej spotkałem Boga. W ogóle go nie szukałem. W ogóle miałem szczęśliwe życie. Ja sobie wszystko tak pięknie pokładałem w życiu, że ja w ogóle nie potrzebowałem Boga. Ja miałem wszystko, czego potrzebuję, w ogóle mężczyzna do życia na co dzień. Także byłem naprawdę zadowolony ze swojego życia, pilnowałem go, wiedziałem, że to życie będę miał do końca życia, miałem wszystko zaplanowane i po prostu miałem takie spotkanie w 19 roku, że to wszystko zmieniło we mnie i trochę mi to jakby popsuło całkowicie. Całkowicie. Ja się codziennie budziłem rano, wstrzymałem się po prostu, że jestem w ogóle w innej sytuacji niż byłem wcześniej. Powiem wam, że dosyć niesamowita jest sprawa, ponieważ oczywiście ja tu przez przypadek nie trafiłem. Jestem tutaj potrzebny. Ja to wiem. Z różnych przyczyn. Przede wszystkim chciałem trochę powiedzieć o tym, że ja te wszystkie prawa, które Artur tutaj głosi z pisma, od 30 lat stosowałem w swoim życiu. Ze skutkiem pozytywnym. To znaczy, oprócz Chrystusa, oczywiście, oprócz wiary Chrystusa, wszystkie te rzeczy, takie mechaniczne, wprowadzałem w życie, ponieważ zajmowałem się rozwojem osobistym i teraz doszedłem właśnie, że pierwsi chrześcijanie, dwóch chrześcijan założyło pierwszą firmę MLM-ową i stworzyło ją wyciągając wszystko z Pisma Świętego. Tam po prostu szkolili tych ludzi według Pisma Świętego i w ogóle MLM-y się opierają na uczniostwie w ogóle. Bierze się człowieka i rejestruje się go, potem chce się, żeby on wzrósł po prostu do góry. Czyli jest to bardzo zbieżne w ogóle z Ewangelią. W ogóle nawet satysfakcja jest ta sama z rejestracji takiej osoby, bo potem się pomaga po prostu wzrastać, nie? Czyli generalnie to jest taka enklawa, w której ludzie żyją, bo te firmy żyją w ogóle w oddzieleniu od świata i oni tam po prostu, tak, po pierwsze mają finanse, po drugie mają relacje świetne, po drugie żyją sobie tak 30 lat i są po prostu super zadowoleni. I te wszystkie prawdy, które stosują, wychodzą z Pisma Świętego. Ja na początku oczywiście odstawiłem, to wyrzuciłem, bo ja po nowonarodzeniu byłem w ogóle pod prawem, także po prostu myślałem, że to wszystko, co się nauczyłem, to jest diabła, nie? Natomiast to są prawdy, które są, które funkcjonują uniwersalnie również w świecie. I moje życie było naprawdę niesamowite. Ja pod każdym względem sobie po prostu ustawiłem to, co chciałem. Wszystko się realizowało. Widzicie, o pragnieniach. To jest dokładnie to samo. Pragnienia są realizowane tak samo w świecie, jak i u chrześcijan. Wiecie, takie zasady stosowałem. Nauczyłem się na przykład, jak kontrola emocji. Ja przez 30 lat chodziłem w najwyższych emocjach. W radości, wdzięczności, miłości. Jakbyście zapytali jakiegokolwiek mojego znajomego, to pomyślałem, że jestem szczęśliwym człowiekiem, super zadowolonym i tak dalej. Ponieważ nie schodziłem z tych emocji. W świecie nie kontroluje się myśli, bo 60 tysięcy myśli, które przebiegają codziennie przez nasz umysł, nie jest człowiek ze świata kontrolować. My możemy poddać umysł pod Chrystusa, natomiast oni nie są w stanie, ale są w stanie kontrolować emocje. I można emocje nie schodzić po prostu poniżej pierwszych pięciu od góry, nie? Takie prawdy się wprowadza przez 21 dni. Następnie one już się stają jakby nawykiem człowieka. I taki nakładek można zrobić setki, ile jest praw. Na przykład codziennie sobie mówiłem, że pieniądze do mnie przychodzą z różnych źródeł, w dużych ilościach, cały czas. Już na trzeci dzień dostałem pierwszy raz od kogoś 500 zł za coś, że pomogłem mu załatwić. Czyli to normalnie te wszystkie zasady, ja nimi żyłem i one funkcjonowały jakby. Przynosiły po prostu
owocem. Tak samo było właśnie ze spełnianiem pragnień. I to jest prawda, że są mrzonki i prawdziwe pragnienia, ponieważ na początku sobie robiłem mrzonki, tak jak wszyscy, pisali sobie dom, Mercedes i rodzina na przykład. Bo to wszystko było otwarte, nie? Każdy sobie robi takie zdjęcia i naklejał na ścianę. I okazało się, że to jest dla mnie na przykład mrzonką, bo ja miałem zupełnie inne pragnienia. I kiedy zweryfikowałem te pragnienia, to zacząłem je realizować. I bardzo ważne jest właśnie, że byłem zadowolony z tych pragnień, ponieważ przez jakieś 3 lata zrealizowałem wszystkie pragnienia. Tak sobie wszystko postawiałem, że moje życie naprawdę wyglądało super. I przyszedł właśnie rok 2019. I to był taki rok przełomu. Ja teraz wiem, że człowiek się sam nie może zbawić. I tak naprawdę mam w ogóle odmienny stosunek do ogłoszenia Ewangelii, bo ja myślałem, że głoszenie Ewangelii to jest... my nic nie możemy zrobić, ani ten człowiek się nie może sam zbawić. To tylko Bóg zbawia i Bóg daje wzrost. I tak było w moim przypadku, bo ja w 2019 roku przyjechał taki człowiek bez rąk, bez nóg. On głosił we Wrocławiu na stadionie. Tam przyciągnął masę ludzi. I wysłali mi taki streaming na YouTubie, po prostu z tego wydarzenia. I ja się wczułem w jego historię. On opowiadał, że tak się urodził. Ja nie widziałem w nim w ogóle zaczepienia do życia. On po prostu... musieli go karmić, musieli go do toalety prowadzić i tak dalej. On w ogóle nie miał zaczepienia. I tutaj jest niesamowita sytuacja, bo właśnie ja zobaczyłem owoc w jego życiu i ten owoc po prostu mnie przekonał. I to, co tutaj mówię zawsze, że owoce są ważne. Ja zobaczyłem u niego po 15 latach, pokazali zdjęcia, że on ma super żonę, że on ma 2 dzieci i że on głosi do milionów, tak jak zawsze chciał. Wiecie co, to dla mnie takie wrażenie zrobiło, bo pierwszy raz, kiedy zobaczyłem po prostu, że Bóg istnieje. Ja ten streaming zacząłem wysyłać do wszystkich na Facebooku, oczywiście nikt nie był zainteresowany. Natomiast ja zobaczyłem owoc Boga w jego życiu. I to był taki pierwszy moment, kiedy Bóg już mnie ukierunkowywał na siebie i na zbawienie. Drugi moment to był... zacząłem słuchać takiej ewangelistki, ona mówiła, że ona mówiła dużo prawdziwych rzeczy. Ja widziałem też jej owoc w jej życiu, ale przede wszystkim zobaczyłem, ona powiedziała coś takiego, że potępienie jest od diabła. I wiecie, jak ja imprezowałem na przykład, to potem miałem potępienie. 3 dni takiego miałem potępienia, że nie mogłem po prostu dojść do siebie. Natomiast kiedy ona powiedziała, że potępienie jest od diabła, to ja w to uwierzyłem i po każdej imprezie byłem po prostu super zadowolony, leżałem sobie w uczuwaniu i nie miałem żadnego potępienia. Zero potępienia. Ja zobaczyłem, że to jest niesamowita sprawa. Wprowadziłem to oczywiście jako nawet do swojego życia, natomiast dalej nie byłem zbawiony. I przyszedł lipiec. I ja sobie postanowiłem, że ja się nauczę MLM-u w telefonie, po prostu w internecie robić, żeby mógł z tym telefonem być wszędzie i robić sobie biznes. Gdzie? Jedną z zasad taką, którą zawsze prowadziłem, to jest uczenie się od najlepszych. Nie od numeru 2, tylko zawsze od numeru 1. I Piotrkowicz to jest taki człowiek, który na Olimpii występował, rozpisywał nam dietę na przykład i ćwiczenia. W tej instastowego oczyścił się od... bo ja się otaczałem takimi ludźmi w ogóle. Ja przez 30 lat żyłem z ludźmi, którzy jakby stosują te zasady. Czyli moi znajomi przyjęli te wszystkie zasady i nimi tak samo żyli. Ja żyłem w takiej enklawie. Ja żyłem poza światem. I teraz co chcę powiedzieć? Znalazłem taką osobę, ona była w Paragwaju i
i zarejestrowała w 2018 roku tam 3000 osób w organizacji, czyli miała efekt. 3000 osób to jest mniej więcej dochód tam kilkanaście tysięcy dolarów na miesiąc. W MLM-ie, czyli to jest dobry wynik. Zgłosiłem się do niej, ona powiedziała ok, ja się wszystkiego nauczę w internecie, ale zobaczyłem, że obok jest, prowadzą tę komisję chrześcijańską i tam jest wydarzenie za 2 tygodnie, 6 złotych z ducha. Ja mówię, a co to jest? A ona mówi, no to jest taki 6 złotych z ducha, jak chcesz, to możesz zapisać. Okej, zapisz mnie. Zapisz mnie, ja jestem zdecydowany. Wiecie, jedna z zasad na świecie jest taka, że trzeba podjąć decyzję, po prostu lepiej podjąć błędną decyzję, niż się wycofać. Więc podjąłem decyzję błyskawicznie, ja byłem zdecydowany i na chrzest. Nie wiedziałem w ogóle, co to jest. I to jest następna rzecz, bardzo ważna. Ludzie w ogóle nie mają pojęcia o tym, kto to jest Bóg, kto to jest Jezus. Absolutnie nie mają pojęcia. Ja w ogóle nie miałem pojęcia. Ja wiedziałem oczywiście, ale moja wiedza się kończyła na tym, że Jezus przyszedł w ogóle absolutnie nie wiem po co na ten świat. Jaką ofiarę złożył, to w ogóle graniczyło w ogóle z trudem w mojej głowie. Ja i Agnieszka mówi, musisz przychodzić na spotkania na Zoom. Tam będzie mój mąż prowadził nauczanie. I on mówi, że zbawienie jest z wiary przez łaskę. Czy może to ktoś wytłumaczyć? Ja oczywiście się pierwszy zgłosiłem, bo Duch mi mówił, że ja to rozumiem. A ja nie mogłem w ogóle wytłumaczyć, o co chodzi. Ja się zgłosiłem i powiedziałem, no nie wiem, z wiary przez łaskę. No to widocznie z wiary przez łaskę. Moja wiedza była taka jednowymiarowa. W takim stanie nie wiedzę całkowicie o tej sytuacji z Bogiem. On mnie zbawia, bo ona się raz modli po prostu, żeby Duch Święty zszedł z góry na mnie. Ja siedzę z domu, przyjmuję to, bo uwierzyłem, że oni coś wiedzą więcej niż ja. Uwierzyłem w ich nastawienie do Boga i ten Duch Święty we mnie wszedł. Spadłem na ziemię i nie wiedziałem, co się dalej dzieje. Tak jakby straciłem świadomość, natomiast pytanie mi się jedno osobowo, na które zresztą dałem odpowiedź i bałem się tej odpowiedzi. Bo pytanie było, co ja mam teraz zrobić? I Duch Święty mówi, odwróć się od grzechu i chodź za mną. I wiecie co? Ja miałem świat cały poukładany, wszystko, od A do Z. Ja wiedziałem, że do końca życia będę robił to, co będę robił, a on mi w jedną sekundę każe podjąć decyzję, że ja w jednym podpuszczu pójdę za nim. To był szok dla mnie po prostu, ale powiedziałem, ok, daj mi miesiąc czasu i wszystko zamykam. Zmieniam swoje życie. Wszystkie nałogi, wszystkie te nakładki z rozwoju osobistego ze mnie zeszły. Spadłem na dół, dostałem odpocznienia niesamowitego od Ducha Świętego. Zacząłem chodzić jak nawalony. Słuchajcie, puszczałem sobie jakieś ckliwe kawałki, płakałem do wieczora. Agnieszka w ogóle nie wiedziała, że jestem zbawiony. Ja też nie wiedziałem, że jestem zbawiony. Ale najciekawsze jest to, że jest taki psalm na YouTubie, 119, i tam jest taki głos z takim echem. Nie będziesz więcej łamał moich przekazań. Ja to słucham, ja słyszałem głos Boga normalnie. Siedzę, słuchałem się tego wieczora codziennie. Widzicie? Tak następuje moje zbawienie. Nikt o tym nie wiedział, ja sam nie wiedziałem o tym. Bo Agnieszka to utożsamiała zbawienie ze chrztem w ogóle. U niej dopiero jak
się zamoczyć i wstanie, jeszcze jesteś zbawiony. Ona nie wiedziała, co się stało, ale chwaliła, że Duch Święty jest, wszystko było super. Także... No i powiem wam o tym, przytoczę właśnie te Dzieje Apostolskie. Mi się to tak niesamowicie spodobało. Ja byłem po prostu w szoku. Oni robili spotkania co dwa tygodnie. Tam przyjeżdżały osoby na chrzty, na uwalnianie. Ja już byłem przekonany istnienia Boga. Natomiast zobaczyłem na żywo diabła. I to wzmocniło tak moją wiarę niesamowicie, że bardziej chyba niż to pierwsze. Po prostu się zafascynowało. Ja zobaczyłem manifestacje z krzykiem, ja zobaczyłem, jak ludzie twarz zmieniają, w ogóle trzymaliśmy ich. To było niesamowite. Ja wiązałem Boga po prostu z tym miejscem, gdzie ja jestem. To jest bardzo potężny błąd, który pewnie często się zdarza. A ja po prostu nie... Ja wiedziałem, że Agnieszka była dla mnie przed Jezusem. Serio, dopiero potem był Jezus. Ja po prostu dałem się za nią pociąć. Ja w tym miejscu się zbawiłem i nie widziałem żadnego miejsca. W ogóle nie wiedziałem, że chrześcijanie istnieją na świecie. Poza katolikami, takimi grupami. Nie wiedziałem tego. I nie interesowało mnie to. Mnie interesowało tu, gdzie jestem. Tu, gdzie istnieję, wiecie. No i tak byłem 2 miesiące pod prawem. Ja jeszcze w zeszłym roku miałem zapisane święto namiotów w kalendarzu. Ja przyszedłem naprawdę Stary Testament, ale cieszę się, bo ja to po prostu doświadczyłem wszystkiego. Wszystkie doświadczyłem i to jest super, to jest super. Ja błogosławię i ja Agnieszkę ostatnio odwiedziłem, także jest dobrze. To jeszcze nie koniec, bo chcę wam teraz powiedzieć właśnie, jak trafiłem do tego, to też dosyć ciekawa sytuacja jest. Oczywiście to wszystko było z prowadzenia. Wyszedłem spod prawa. Dzięki takiemu bratu, którego też pozdrawiam, zacząłem mówić na językach. Poszłem się w ogóle po Kościół. Natomiast zacząłem słuchać nauczania Artura i mówię, no to ja to wszystko tak czuję bardzo dobrze, to jest moje w ogóle, ale niebezpieczeństwo mi przychodziło gdzieś tak z tyłu głowy, że to może być właśnie coś takiego nie od Boga. I długo z tym walczyłem, jeszcze Agata powiedziała coś takiego. Znam taką kobietę, która się tam chodzi do kościoła, ale nas słucha. No to powinnaś przyjść tutaj, albo przynajmniej płacić tutaj. Więc ja myślę, dobra. Albo płacę, albo przychodzę. Ale nie, no to już było wiadomo, że tu muszę przyjść. I teraz była jedna niedziela. Przychodzę tu jakiś braci, ale Norbert mówi, kto zaparkował Mondeo źle na trawie? I ja się zgłosiłem, podszedł do mnie, wyszedłem i się wróciłem. Nie wróciłem. Zostawiłem ich to. Potem była następna niedziela, ja robiłem takie przewozy osób i wsiadł do mnie jakiś dwóch chłopaczków, ja zawsze głoszę Ewangelię. Mówię, słuchaj, ja się nowo narodziłem, a prowadziłem różne takie nielegalne rzeczy. A on mówi, ja też znam przestępcę, który się nawrócił. Ja mówię, ty znasz przestępcę, który się nawrócił, oni wszyscy oszukują, bo oni chcą wyjść z więzienia. A mówię, ten się naprawdę nawrócił. A już mnie tknęło. Mówię, jutro do kościoła, jak się nazywa? No i podał nazwisko Artura. Kamil, młody chłopak Kamil z Nasielska, nie? No. Już w niedzielę nie miałem wyjścia, żeby nie przyjść do kościoła i po prostu musiałem przyjść. Potem rozwaliłem te duchy wszystkie nieczyste. I zburzyłem dużo warowni, także powiem wam, dlaczego jestem jeszcze w tym kościele na koniec. Bo to jest istotne, bo ja jestem duszpasterzem z powołania. I ludzie
nie miałbym gdzie tych ludzi przeprowadzić po prostu. Czyli generalnie to jest jedyne miejsce, gdzie mogłem ludzi przeprowadzić. Thank you.